Czołem Karol, gratulacje przede wszystkim po Twojej wygranej walce z Tomkiem Kondraciukiem. Fenomenalna walka, naprawdę wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Powiedz, jesteś bardzo mocno pobijany. Powiedz, czy to są tylko ślady zewnętrzne, czy wewnętrzne? Nie, nie wierzę. Nie, nie, no gdzie? Powiedz przede wszystkim, jak z Twojej perspektywy wyglądała ta walka, bo to była naprawdę niezła bitka. Powiem tak, no ja dostawałem, on dostawał ciosów, no i nie wiem, no... To już tylko kwestia czasu, kiedy ktoś pierwszy miał paść. No wiadomo, no i... Ja jeszcze mi się odpukać nie zdarzyło upaść, ale no niestety, no tak ktoś musiał. Wiadomo, że ta walka do końca by tak by wyglądała. Przede wszystkim nie wiem, czy ci chcę raz gratulować gameplanu, czy zapytać, czy to właśnie tak miało wyglądać, bo w pierwszej rundzie świetnie rozbijałeś Tomka sierpami. Było widać, że te sierpy robią wielką rotę. Zresztą twój narożnik cały czas krzyczał sierp lewy, teraz prawy i wykonywałeś te polecenia. To było właśnie ćwiczone pod Tomka? Znaleźliście taką lukę w jego obronie? Znaczy nie, ja mogę powiedzieć szczerze, że Tomka walkę chyba oglądałem jedną. Ja po prostu no tak walczę i próbuję narzucić swój styl. I no... W pierwszej rundzie mi się to tak nie udało, ale już druga, trzecia już czułem, że to jest moja walka. Nie zaskoczył Cię Tomek brakiem obaleń, co prawda zapowiadał, że pójdzie na ostrą wymianę, ale jednak no, on jest przede wszystkim zawodnikiem parterowym, trochę to było dziwne. Znaczy ja byłem czujny, jeżeli chodzi o obalenia, dlatego że pracuję cały czas nad tym, że po prostu nie dać się obalać, także no byłem czujny, ale no zaskoczył mnie, że po prostu tak jak powiedział, tak się tak bił. A propos zaskoczył, to w tej trzeciej rundzie nie zaskoczył Cię tym, że po tej pierwszej kanonadzie wstał, po drugiej kanonadzie wstał, dopiero trzecia kanonada? No jest mega twardy zawodnik. No, no wiadomo, no nie znalazł się tu przypadkowo. Tam w momencie, kiedy uderzyłeś, właśnie kończyła się walka, tam uderzyłeś chyba kolanem i komentatorzy krzyknęli, na początku byli przekonani, że to kolano trafiło w głowę. To kolano w ogóle chyba przeszło obok. Ja nie widziałem. To był fairwall walki, to już tylko słyszałem narożnik, że Karol kolana i chyba za późno. A dobrze, to teraz powiedz, gdzie się widzisz, w którym miejscu tej dywizji się teraz widzisz, bo dywizja 93 jest dość płytka, pas aktualnie jest zwakowany. Za chwilę prawdopodobnie Tomek Narkun się będzie o niego, wygrany Narku, walki Narkun Relić będzie się bił z kimś o niego. Gdzie ty się widzisz? No to nie do mnie pytanie, to co włodarze KSW zadecydują, tam jestem gotowy na razie, jestem zdrowy, wszystko jest dobrze, także no będę trenował ciężej, będę dalej się rozwijał i no czekam na propozycję. Ale chcesz pasa? No chciałbym, no kurde, to jest moje marzenie. Dobrze, bardzo ci dziękuję za wywiad, życzę szybkiego powrotu do zdrowia i naprawdę gratulacje za świetną walkę. Dziękuję.